Jest to dom kaźni, który został utworzony przez okupanta niemieckiego, a następnie w latach powojennych znalazł się tu również organ prześladujący opozycjonistów oraz wrogów politycznych ustroju komunistycznego. Przybyliśmy, żeby uczcić pamięć ofiar terroru hitlerowskiego oraz stalinowskiego, ponieważ tutaj w tym budynku znajdowało się więzienie Gestapo, później oczywiście po wyzwoleniu więzienie NKWD i bezpieki komunistycznej. Tutaj torturowano i przesłuchiwano aresztowanych przez Gestapo Polaków. Więźniowie pochodzili z różnych warstw społecznych, byli w różnym wieku. Bardzo sporo przebywało tutaj niestety też i polskiej młodzieży. To byli harcerze Szarych Szeregów, zwłaszcza z plutonu podgórskiego Alicja, którzy w większości zostali wymordowani w Krakowie przez Gestapo. Jednym z bohaterów Dnia Pamięci był na przykład Zdzisław Korczyński, który był aresztowany w Krakowie przypadkowo w łapance pod kinem Wanda, miał 15 lat. Jakakolwiek działalność antyniemiecka kwalifikowała do tego, żeby być zatrzymanym, a prawo, które obowiązywało ludność polską, było tak sformułowane, że właściwie każdy gest, nawet zniszczenie ławki w parku, mógł być potraktowany jako działalność antyniemiecka, jako działalność przeciwko dziełu odbudowy generalnego gubernatorstwa.